Witam Was serdecznie. Czas już odkryć niesamowicie ciekawe karty. Rybomania 2023 Poznań już niedługo. Fundacja Ratuj Ryby od samego początku rodząc się zaczęła tam również siać i organizować działalność swoją, zbiórki, zrzeszać wędkarzy, którym zależy na tym, ile jest ryb w rzekach, w wodach, w jeziorach, w stawach oraz jak te wody wyglądają. Słuchajcie, no to zacznę od petardy, no bo tak to należy nazwać. Celowo nagrywam ten film teraz, bo być może nie wszyscy dojadą na rybomanie, ale bardzo serdecznie zapraszam, bo będzie specjalny panel poświęcony temu akurat zagadnieniu, o czym mowa. No ponad rok przygotowań i starań. Chciałbym zbadać sumy, największe ryby słodkowodne naszych wód. Nie wiem, od czego zacząć, bo to jest niezwykły projekt, słuchajcie. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, miłośników sumów, łowców sumów, miłośników ryb, miłośników badań i wszelakiej wiedzy dotyczącej zachowań, w zasadzie w nowych warunkach, bo takie im tworzymy co wiosnę, sumów europejskich w rzece Warcie. Zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani do udziału w zlocie tutaj w okolicach Poznania. Będziemy badać te ryby na odcinku od Mosiny do Śremu. To jest najlepszy chyba odcinek tutaj, skupiający bardzo dużo też fajnych, ciekawych miejscówek, na których mogą się pojawić te stworzenia i są one skutecznie tutaj łowione. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału. Termin jeszcze badań konkretnie ustalimy, ale wszyscy, którzy by chcieli brać udział, już serdecznie do tego zapraszam. Co będziemy badać? Razem z Instytutem Rybactwa Śródlądowego mam nadzieję, że z panem Andrzejem Kapustą, który wiele jezior bada, możecie zobaczyć na kanale YouTube na Ratuj Ryby, w jaki sposób się to odbywa, ale też ryb i organizmów nie tylko w Polsce, ale również w Europie czy na świecie. Chcielibyśmy sprawdzić, złowić 10 sumów, zaczipować je, podzielić na dwie takie grupy. Jedna grupa będzie wypuszczona od razu po złowieniu, druga grupa tych sumów będzie przetrzymana do następnego dnia, jak to też nierzadko bywa, i rano wypuszczona, one będą osobno odnotowywane, te numery będą zapisywane, żeby sprawdzić, czy faktycznie, jak w ogóle działa to, że przetrzymamy te ryby do następnego dnia, czy wpływa to na przeżywalność tych ryb, czy nie. Oczywiście jest wiele innych czynników, które temu dowodzą, ale będzie to jedna z rzeczy, które nas bardzo interesują. Natomiast cały projekt ciekawy zaczyna się potem, bo zbadamy, jak sum działa, co mnie bardzo interesuje, na zwyżkę. Wszyscy z nas wiedzą, że jak idzie ta wyższa woda, to sum dostaje wariacji, chętnie zaczyna pobierać pokarm, pojawia się go więcej na miejscówkach, więc zobaczymy, czy on spływa, czy on aktywuje się, ale jest tam na miejscu i nigdzie nie płynie, dopiero to pozwala mu na pobieranie tak intensywnego pokarmu. Zobaczymy, jak działa, jak reaguje na zwyżkę, ile pokonuje kilometrów, czy dziesiątek, a może set za pokarmem w nowych warunkach, powtarzam, które stworzyliśmy, bo nie wszędzie jest wystarczająca ilość pokarmu. Sum lubi małe rybki wbrew pozorom. On ma jeden z najmniejszych przełyków, jeżeli chodzi o proporcje masy ciała do tego przełyku. Więc idealnie by się karmił nadal tą uklejeczką. Dużo zje, szybko strawi, nie tyje, jest to zdrowe dla niego. Szybko energię ma, więc no, staje się też trochę pewna przemiana, bo on zaczyna atakować potężne ryby, sami dobrze wiecie, miażdży je raczej. Nie jest w stanie połknąć takiego grzmota karpia na przykład w całości. Musi go trochę tam pomacerować i tak dalej. Ale to już jakby nie wchodząc w szczegóły. Co jeszcze możemy sprawdzić?
Żebym się zastanowił. Aha, możemy sprawdzić, gdzie on przebywa na tarle. Czy jego zasięg występowania to również tam, gdzie niedaleko na te tarło płynie, czy po prostu to są nieduże odległości, tu ma tarło, nie należy oczywiście przeszkadzać mu w tym, być może ustalimy jakieś strefy ochronne, jeżeli się skapniemy, że faktycznie jest duża grupa sumów, które w tym miejscu akurat się trą. Ile spływa z tego tarła do miejsc żerowania? Jak długo żeruje, jak długo potrafi sum w ogóle się nie ruszyć z miejsca, spać przysłowiowo i tak dalej. Co jeszcze możemy sprawdzić? No szereg fajnych informacji. Sumy będą, jakby nazwę to miejsce, obszar dosyć duży, bo powiedzmy sobie, że postawimy automatyczne receivery, jeszcze nie wiemy, ale albo na 50 km, albo na 100 km, także będziemy wiedzieli, czy któryś uciekł z tej strefy, czy popłynął i po co, i będziemy go dalej śledzić, czy też będziemy analizować zachowanie sumów w tym konkretnym obszarze, w danym ekosystemie i w reakcjach tego organizmu na różne czynniki, nawet na tą pełnię, nawet na ten nów i inne rzeczy, które chciałbym przeanalizować. Oczywiście pomyśleć wcześniej, co jeszcze można by z tymi sumami poczynić. Idealna gratka dla łowców i dla ludzi, którzy by chcieli wesprzeć tę akcję i wspomóc w zakupie nadajników. Bo taka osoba plus ten łowca będą mieli wszystkie informacje, poza tymi, którymi wcześniej powiedziałem, no i różnymi innymi, opublikowanymi społecznie dla wszystkich, to będą mieli możliwość dowiedzenia się, gdzie jest jego sum. Jeżeli ktoś by chciał przypłynąć raz jeszcze i tutaj odwiedzać rzekę Wartę albo być tutaj, to ta osoba po wcześniejszym skontaktowaniu ze mną będzie miała informację ode mnie: słuchaj, ten sum jest tutaj, Zbyszek ma się dobrze, wszystko jest ok. Czasami zaczepia Krystynę, natomiast nic z tego nie ma na razie, ale chętnie by było i fajnie i dobrze dla nauki i badań, żeby ta osoba go jeszcze raz złowiła. Wtedy sprawdzimy przyrost naturalny w danym okresie. Badania będą trwały 2 lata, bo 2 lata wstępnie zakładamy żywotność nadajników. Jeszcze się zastanawiamy ewentualnie nad trzecim rokiem, ale 2 to zupełnie moim zdaniem wystarczy. Porównamy wiosnę do wiosny, lato do lata i tak dalej, tak dalej. Poziomy wód. Mnóstwo informacji. Jak ja nazwałem ten projekt? Madzia? W sumie nie wiemy, ile u sumy? Nie. Zapomniałem, ale powiem wam tą nazwę. W sumie wiemy, nie. Ile w sumie wiemy, tak? Ile w sumie wiemy? Wiemy bardzo dużo, bo są wędkarze, są profesjonaliści, ichtiolodzy, masa, budowa ciała dużo nam podpowiada, przecież te ryby, echosondy i tak dalej, ale nie mamy tego takiego potwierdzonego jakby naukowo, że faktycznie, proszę bardzo, jest taka sytuacja, a nie inna. Zapraszam wszystkich do tego projektu, zainteresowanych, partnerów, sponsorów oczywiście, no bo to będzie kosztogenny niesamowicie projekt. Na razie jeszcze nie będę utwarzał zrzutki, ale też to poczynię, żeby szybciej zrealizować i przede wszystkim zamówić nadajniki, bo one nie są z Polski zamawiane, więc ten okres transportu, przygotowania tych nadajników, aparatury i tak dalej jest dosyć długi. Zobaczymy. Ja mam wielką nadzieję, że w końcu Okręg Poznań również się zgodzi na to, żebyśmy te badania tutaj mogli przeprowadzać. Znaczy, w sensie, że nie będzie robił problemów. A poza tym na Rybomanii, słuchajcie, oprócz mnóstwa rybek, jak ktoś z Seleszczyka, to zapraszam. Dla patronów pojawiajcie się bardzo, bardzo licznie, bo nie mam waszych adresów. Będzie taki gadżet pod telefon Eko, żeby wam się miło kojarzyła wasza pomoc w stosunku do akcji. Będzie dużo fajnych podziękowań. W ogóle będziemy świętować 80 działań z zeszłego roku i tego inicjatora roku, inicjatora mieszkańców. Certyfikaty dla odbioru dla osób, które nie odebrały jeszcze certyfikatu jesiotrowego, zarówno z nadajnikami, jak i na wpłatę. Podziękowania za sprzątanie brzegu Warty. Dajcie znać, kto będzie, żebym nie wysyłał pocztą i nie tracił forsy. No i oczywiście podziękowania dla patronów za to, że wspieracie
moje bieżące działania, żebym mógł jechać i coś zrealizować, nakręcić. Serdecznie, serdecznie, słuchajcie, zapraszam na Rybomanię do Poznania i serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, którzy interesują się właśnie rybami w Polsce. Także słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. Tego w Polsce jeszcze nie było. Europa żyje takimi połączeniem społecznych aktywności, pasji z nauką. To się dzieje już nawet w miejscach, gdzie jest o wiele, wiele więcej ryb. U nas jest taka sytuacja, jaka jest. Także serdecznie, serdecznie do tego zapraszam. Zobaczcie też te filmy jesiotrowe. To działa. Zostało znalezionych 50% ryb wpuszczonych do Unijowa. To są naprawdę fajne, ciekawe, potwierdzające w ogóle rzeczy, potwierdzające pewne fakty, wydarzenia i tak dalej, i tak dalej. Serdecznie, serdecznie zapraszam uczestników, patronów, osoby, które chciałyby wesprzeć ten projekt, no i sponsorów. Udostępniajcie, dzielcie się. Chciałbym bardzo, żeby to w tym roku było zrealizowane. Jeżeli się nie uda, to wszystkie środki, które będą zebrane, plus kolejne, będą jeszcze bardziej spotęgowane i przyniosą jeszcze lepsze przygotowania na kolejny rok. Ale gdziekolwiek, jak tu nie pozwolą, no mam już miejsca, gdzie pozwolą na pewno i są bardzo chętnie współpracować przy tym projekcie z okręgów PZW. No natomiast no, tu jest najbliżej po prostu, bo ja wyjdę z psem i będę badał te ryby, a jak mam jechać 100 km w jedną stronę i tam spędzać tygodnie, wiosny, lata, zimę i tak dalej, i jeszcze jeżeli ktoś by chciał faktycznie mieć potwierdzenie, gdzie ta ryba jest, to jeszcze by musiał, no właśnie, na ten jeden dzień jechać. Tu jest wszystko na miejscu. Fajna jest ekipa, która tutaj korzysta z tej wody. Znamy się z tymi jakby sumiarzami. Oni też pilnują jakby tej wody, więc naprawdę to jest bardzo, bardzo dobry odcinek. Szafa Siluro w zeszłym roku razem z Mateuszem złowili tutaj klocki, takie, że się w głowie mieści. Na bieżąco wiemy, że są tutaj te ryby licznie występujące. W sumie warto to zrobić. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję serdecznie za udostępnianie, za jakiekolwiek wsparcie. Działajmy, słuchajmy, będziemy wiedzieli więcej o rybach i będziemy wiedzieli, jak my możemy je chronić i jak opiekować się nimi, żeby ich było więcej. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.